Jeżeli to jakieś tam federacje albo jacyś tam pseudoorganizatorzy tych walk czy tam jakiś mordobić chcą, aby ludzie dawali swoje zdrowie i przyciągali za, nie wiem, za przysłowiowe 2000 zł, no to chyba nie w tą stronę działa, nie? Federacja, no chyba za mocne słowo, federacja Profight pięknie mi mydliła oczy od końca marca lub nawet połowy marca. Przygotowywałem się jak nigdy. Żadnych kontuzji nie było, żadnych chorób. Zostałem wysterowany przez nich, nie? Także też już były jakieś złośliwe komentarze pod moim adresem. Po prostu wykorzystali mój wizerunek do nie wiem, do tej jakiejś swojej gali, a ja zostałem z niczym na lodzie, nie? Nie chcę mieć z tymi ludźmi do czynienia i zaraz w dalszym tutaj tym wywiadzie będę uczulał zawodników, jak i tym bardziej jakichś młodszych zawodników, czego się uszczec i aby naprawdę z tą federacją nie współpracować, bo to nic dobrego nie wróży, tylko kupa nerwów i nie wiem, nieprzespanych kurde nocy. Tych wszystkich pseudoorganizatorków, pseudodziałaczy, jakichś takich cwaniaczków, to normalnie mnie to przyprawia o torsję.